Wyścig Amstel Gold za nami. No, myślę, że. Być może nie było tak, jak się, jak się można było spodziewać, patrząc na profil trasy. Być może nie było tak dynamicznie od pierwszego okrążenia. Ten na, na, nawet początek na, na podjeździe, ten kauberg, pokonywany 12 razy, to nie sprawiło, że ten wyścig od, od początku rozgrywany był jakoś bardzo dynamicznie. Natomiast później na ostatnich 80 km, a już na ostatnich 50, no to był prawdziwy ogień akcja za akcją. Rzeczywiście znakomicie się to oglądało. No i widać było, że, że jest grupa tych najmocniejszych kolarzy. Vanart, no cóż, pogandawa Wewelgem ma swoje drugie zwycięstwo i myślę, że nie ma tutaj e, co roztrząsać, czy Vanart, czy, czy Pitcock. No fotofinisz jest fotofinisz, zawsze wyścigi rozstrzyga fotofinisz e, i to, że on wygrał o 0,004 sekundy nie ma żadnego znaczenia. No ważne jest, że wygrał i myślę, że niesłuszne tu są dyskusje od, próby odbierania mu tego zwycięstwa, czy przyznawania go Pitcockowi. No tak był ustawiony fotofinisz, jest zdjęcie. Widać, kto jest pierwszy i to VOD VANART. No, nie, nie Pitko, który pojechał, znakomity wyścig, ale, ale okazało się, że ta brabanska strzała, gdzie pokonał VANARTA, no się nie powtórzyła. Ale piękna była znów akcja tej, tej, tej dwójki kolarzy. I myślę, że to jest ważne, bo to pokazuje jednak pewną zmianę. Mówiliśmy na początku sezonu, że to trzech kolarzy, ta wielka trójka będzie rozdawała karty. No, nie do końca. Widzieliśmy, że Ala Filip. Tak naprawdę nie istniał we wczorajszym wyścigu. No gdzieś tam jechał po przodzie, ale tak naprawdę widać było, że, że jest pusty, że, że nie ma siły, żeby reagować na ataki innych zawodników. Trzeba podkreślić jazdę Primorza Roglicza. No to, co zrobił Primoż Roglicz dla Wołta dla Wanarta, to była naprawdę niezwykła, niezwykła robota. Cały czas jechał z przodu, cały czas kontrolował. Kiedy było trzeba, potrafił mocniej pociągnąć, potrafił rozerwać grupę. Także Primoż Roglicz tutaj zrobił wielką, wielką robotę. Podobnie jak dla Tomasza. Pitkoka znakomitą robotę zrobił Michał Kwiatkowski. Ja się bardzo cieszę, że Michał wrócił do takiej dyspozycji, bo widzieliśmy ta jego akcja. Nie dziwi mnie, że to Michał atakował jako przedostatni, bo yy, tak naprawdę no, forma Pitkoka była pewna. Tego dyrektorzy drużyny mogli być pewni. On pokazał na bramanskiej strzale, że jest znakomicie yy, przygotowany. Natomiast forma Michała była pewną niewiadomą. Michał mówił, że wszystko jest ok, że za nim trudny blok treningowy, yy, że nie brakuje mu rytmu wyścigowego i rzeczywiście to wszystko widzieliśmy. Natomiast no, nie był tak Pewnym punktem drużyny i nic dziwnego, że to Michał wystąpił w roli tego rozgrywającego, no, a rozegrał to po profesorsku. Tak, tak po prostu trzeba jeździć, tak trzeba jeździć drużynowo, właśnie. Także ja myślę, że to ósme miejsce Michała to jest bardzo dobre miejsce. To jest prognostyk, że, że wrócił. Wrócił po tej przerwie w dobrej dyspozycji. I cieszmy się na to, co będzie na Strzale Walońskiej, co będzie na Lierzbastonie, Lierz, bo czeka nas mnóstwo kolejnych emocji z udziałem Michała Kwiatkowskiego, który myślę, że jest w stanie walczyć w tych wyścigach o zwycięstwo, no bo o to się walczy tak naprawdę. Nie walczy się o dziesiątkę czy o trójkę, walczy się o zwycięstwo i, i myślę, że Michała na to stać. Pokazał to na trasie Amstel Gold Race, podobnie jak pokazała Kasia Niewiadoma wśród pani. No tutaj kuriozalna dosyć sytuacja. Panie miały ten kauberg na końcu, którego nie mieli panowie. No i ta akcja Kasi, która była zdecydowanie najmocniejsza, no tylko zdołała dojść do jej koła i utrzymać się z nią, ale widzieliśmy, kiedy Kasia prosiła Włoszkę o współpracę, ta już współpracować nie chciała. Nie wiem, czy nie miała siły, nie wiem, o czym myślała Longoborghini, bo tak naprawdę, no jak ładnie napisał Tomasz Jaroński, sprawdził, jak jest po włosku pies ogrodnika i wysłał mu Longoborghini, ale tak naprawdę ja myślę, że no nie wiem, ona albo nie miała siły, pewnie nie miała siły po prostu, bo, bo, bo to, to, jest, to jest zapiek, pojechać tak, kauberg, a Kasia mówiła, że czuła się silna i właściwie dzień po wyścigu powiedziała, no, Powinnam być może była jeszcze raz zaatakować, ale nie zrobiłam tego. No to już jest historia. Dziesiąte miejsce Kasi niewiadomej, piękne zwycięstwo Marianne Woz. Kolejne do tej długiej listy triumfów możemy dopisać. Niezła jazda Martylach. także w tym wyścigu, jeśli chodzi o, o Polki. No, dzień. Jumbowisma. Wygrali oba wyścigi Amstel Gold Race. Holenderska ekipa wygrywa u siebie, wprawdzie Belgiem, no ale, ale zawsze. Jednak to są dwa zwycięstwa dla holenderskiej drużyny. Holenderka Marianne Vos była najlepsza wśród pań. Także piękne ściganie w 55. edycji piwnego wyścigu. W ogóle ta wiosna jest naprawdę niezwykła, jeśli chodzi o emocje kolarskie. Jest nieprzewidywalna, nie ma ludzi niepokonanych, cały czas to wszystko się zmienia. Widzimy, że także wśród kobiet no nie ma dominacji. Jednej zawodniczki. Różne zawodniczki wygrywają. Eee, wczoraj także to, to, to było widać podczas Amstel i podobnie jest wśród e, mężczyzn. No, wprawdzie, na drugie zwycięstwo tej wiosny, ale jednak to nie jest ta trójka wielka walcząca. Tutaj doszedł Pitkok, e, do, doszlusował do nich. E, jest kilku innych bardzo mocnych kolarzy i myślę, że, że, że tutaj naprawdę możemy się spodziewać i po strzele Walońskiej i po Jerzy e, kolejnych wielkich emocji. E, zapraszam Was na. Na za, zapowiedź, oczywiście, Walońskiej Strzały, którą nagram jutro. No i jeszcze jedna rzecz, bardzo Wam dziękuję. Jest nas już 5000, tysięcy, subskrypcji tego kanału, czyli ta nasza nisza nie jest aż taka malutka. Lubimy rozmawiać o zawodowym kolarstwie i, i to fajnie. Ja się z tego cieszę. Cieszę się z każdych Waszych odzewów. Z okazji tych 5 tysięcy. Myślę o jakimś konkursie i myślę, że zrobimy też jeden program pytania i odpowiedzi, bo widzę, że coraz więcej tych pytań od was się pojawia, także myślę i taką formę rozpoczniemy. Zapraszam Was na zapowiedź walońskiej strzały. Już mi się mylą te wyścigi. Chciałem powiedzieć, że Bastonierz, jest Bastonierz, też za chwilę, ale na razie walońska strzała. No i po tych emocjach Amstel ochłońmy, pooglądajmy sobie piękne Alpy podczas wyścigu Turowdy the Alps i. Czekajmy na kolejne klasyczne emocje w ardeńskim tryptyku.